Menopauza według definicji to wstecz określony brak miesiączki przez 12 miesięcy. Według WHO menopauza to wystąpienie ostatniej miesiączki światowo między 44 rokiem życia a 56. Z tego wniosek, że jest to całkiem długi okres w życiu kobiety. Zmiany zachodzące w organizmie kobiety związane są głównie z wygasaniem funkcji naturalnej funkcji hormonalnej jajników. Pęcherzyki Graffa to są pęcherzyki występujące już za życia płodowego kobiety, dziecka i ich ilość jest największa w życiu płodowym, natomiast w miarę upływu lat ilość pęcherzyków Graffa się zmniejsza. Dlatego płodność kobiety po 25 roku zdecydowanie ulega zmniejszeniu. Pierwsze objawy menopauzy występują już po 40 roku życia i są to oczywiście zmiany bardzo indywidualne dla każdej kobiety. Jedynym takim badaniem, które może stwierdzić, że kobieta wchodzi w okres premenopauzy, to są badania hormonalne, gonadotropin przysadkowych, głównie hormonu folikulotropowego. Natomiast z objawów fizycznych to pierwszy raz pojawiają się zaburzenia w cyklu. Ten cykl może być krótszy, dłuższy, bardziej intensywny lub mniej intensywny. I to jest premenopauza. Perimenopauza natomiast to już są na kilka lat przed ostatnią miesiączką i właściwie do roku po ostatniej miesiączce. Jakie tu mamy objawy? Tutaj już występują objawy tak zwane wypadowe. Objawy wypadowe, wypadania funkcji hormonalnej jajnika. Są to tak zwane uderzenia gorąca, czyli wary, zaburzenia snu, poty nocne, zaburzenia emocjonalne, taka labilność emocjonalna, kołatania serca, niepokój, suchość pochwy, może się pojawić nietrzymanie moczu, objawy choroby wieńcowej. Hormonalnie oczywiście mamy niedobory estrogenów, niedobory progesteronu i bardzo wysokie stężenia hormonów przysadkowych, czyli folikulotropowego hormonu i luteotropowego. Statystycznie okazało się, że Polki wchodzą w menopauzę 2 lata wcześniej niż inne kobiety w Europie. Natomiast jeżeli chodzi o następne czynniki wpływające na menopauzę, to styl życia, otyłość, złe odżywianie, stres, zbyt intensywny tryb życia, napięcie emocjonalne, choroby takie jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby immunologiczne. Oczywiście także menopauza sztuczna, wywołana przez działanie lekarza, czyli pacjentki po radioterapii, po chemioterapii, po usunięciu jajników. I na szczęście dzisiaj świadomość kobiet pozwala im szukać pomocy u specjalistów. Oczywiście możemy zaproponować leczenie naturalne, takim jak fitoestrogeny, czyli roślinnego pochodzenia preparaty, takie jak preparaty soi, siemię lniane lub ziołowe, pluskwica, kończyna czerwona, głuk, szałwia. Tak, to są preparaty, które pomagają na konkretne objawy, czy są to uderzenia gorąca, czy kołatania serca, czy właśnie zlewne poty. Oczywiście w zaleceniach jest profilaktyka osteoporozy, odpowiednia dieta, witamina D3 i ruch. Ten ruch oczywiście nie intensywne ćwiczenia na siłowni, ale umiarkowane ćwiczenia dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym czy postmenopauzalnym. Najlepiej joga, pływanie, jazda na rowerze czy nordic walking. Menopauza jest okresem w życiu kobiety, w którym zachodzi bardzo dużo zmian, zarówno hormonalnych, jak i metabolicznych. Zmienia się sam sposób funkcjonowania kobiety, związany chociażby ze zmieniającą się jej aktywnością zawodową. W czasie menopauzy ze zwiększoną częstością pojawiają się zaburzenia związane z obniżeniem nastroju. Konsekwencjami tych wszystkich zmian są częste w okresie menopauzy nadwaga i otyłość. O ile przyczyn wspomnianych zaburzeń, jak już mówiłam, jest wiele, o tyle sposób zapobiegania z nim i walka z nimi jest jedna. Polega ona na modyfikacji stylu życia, czyli zmianie diety i zwiększeniu aktywności fizycznej. Co to znaczy? Często odżywiamy się w sposób nieodpowiedni, nawet nie do końca zdając sobie z tego sprawę. Nagminnie spotykam się z tym zjawiskiem wśród swoich pacjentów.
Zachęcam do eksperymentu polegającego na zapisywaniu przez cały dzień tego, co zostało przez nas zjedzone, rzetelnie i skrupulatnie. Po podliczeniu kaloryczności często okazuje się, że nie jest tego wcale tak mało. Cukier ukryty jest w wielu produktach, od napojów po nabiał. Pamiętajmy o tym, aby czytać etykiety i wybierać produkty o mniejszej kaloryczności. Oraz o tym, że aby chudnąć, powinniśmy zjadać około 500-750 kilokalorii poniżej naszego dziennego dobowego zapotrzebowania. Przygotowując posiłki, dbajmy o to, aby zawierały one odpowiednie proporcje składników pokarmowych. Udział węglowodanów w diecie powinien stanowić około 60% ogólnej wartości energetycznej. Jeżeli pochodzą one z produktów o niskim indeksie glikemicznym, to jest poniżej 55 lub dużej zawartości błonnika, wówczas ich udział w ogólnej kaloryczności diety może wzrastać do 60%. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to powinny stanowić od 25 do 40% wartości energetycznej diety, a białka od 15 do 20%. Niekiedy 20-30%, wówczas taka dieta jest bardziej syta, co pomaga utrzymać należną masę ciała lub zredukować ją, jeżeli jest taka konieczność. Pamiętajmy również o ograniczeniu spożycia węglowodanów prostych, zarówno jedno, jak i dwucukrów, o kontroli wielkości porcji oraz o spożyciu owoców, źródle błonnika i witamin. Pamiętajmy jednak, że zawierają fruktozę, czyli cukier. Dieta powinna składać się z produktów, które lubimy, łatwo dostępnych, z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, tak abyśmy posiłki zjadali z przyjemnością. Ma to bowiem być nasz nowy sposób diety, a nie jakieś wybrana dieta na krótki okres czasu. Drugim ze wspomnianych przeze mnie elementów jest aktywność fizyczna. Jest ona kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Pozwala nie tylko na utrzymanie należnej masy ciała, czyli redukcję, ale także zmniejsza insulinooporność, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układów oddechowego, pokarmowego, krążenia mięśniowo-szkieletowego, zapobiega chociażby osteoporozie, tak częstej w okresie menopauzy. Aktywność fizyczna przynosząca już realne korzyści to około 150 minut tygodniowo, w otyłości optymalnie 200-300 minut tygodniowo, na przykład szybkiego marszu do zadyszki. Ważna jest regularność i systematyczność. To, aby aktywność fizyczna powtarzana była co 2-3 dni, optymalnie codziennie. Pamiętajmy, że nie dla wszystkich wskazane są intensywne, forsowne ćwiczenia. Miejmy na uwadze to, iż lekarz może próbować niwelować skutki otyłości. Może zapisywać leki obniżające ciśnienie tętnicze, zmniejszające stężenie cholesterolu, kwasu moczowego czy glukozy. Zalecić preparaty, które będą wspomagać redukcję masy ciała, regulować motorykę przewodu pokarmowego, działać ośrodkowo, zmniejszać wchłanianie glukozy czy zwiększać jej wydzielanie. Leki te jednak bez pracy pacjenta będą mało efektywne, a często i bardzo kosztowne. Wspomniane przeze mnie elementy, czyli modyfikacja diety i zwiększenie aktywności fizycznej, pozornie wydają się najprostsze w realizacji, często jednak są najtrudniejsze do wykonania. Wymagają bowiem od nas przyznania przed samym sobą, że pewne rzeczy robiliśmy źle i że to my ponosimy odpowiedzialność za taki, a nie inny stan rzeczy. Zmuszają nas do żmudnej, rzetelnej i systematycznej pracy, której efektów nie zobaczymy od razu. Dlatego warto być może znaleźć wśród znajomych grupę osób, które mają podobny problem, tak aby się wzajemnie wspierać, motywować do działania i wymieniać doświadczeniami. U większości kobiet w okresie okołomenopauzalnym występuje wiele objawów, takich jak wzmożona potliwość, kołatanie serca, napady gorąca, jak również gromadzenie się tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha. Otyłość brzuszna jest najcięższym typem otyłości z uwagi na wystąpienie licznego ryzyka występowania chorób, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, czyli zawały, udary, a nawet nadciśnienie, czy nawet cukrzycy typu drugiego. Warto wspomnieć, że obciążenie właśnie nadmiernymi kilogramami sprawia, że obciążamy kręgosłup, jak również stawy kolanowe. Wiele kobiet nie wie, jak sobie zradzić właśnie z takimi objawami menopauzy i często decydują się na restrykcyjne diety w celu właśnie redukcji tkanki tłuszczowej
i doprowadzają się do wielu niedoborów, co może skutkować właśnie wspomnianymi wyżej chorobami. Kobiety często pytają, czy w ogóle można załagodzić objawy menopauzy i czy da się nie zmieniać sylwetki i nie przytyć. Oczywiście, że się da. Warto wspomnieć, że w okresie menopauzy, jak i po menopauzie, nasze zapotrzebowanie na energię jest mniejsze, a często o tym zapominamy. Warto zmniejszyć swoje porcje żywieniowe, jak również warto, żeby talerz był przepełniony warzywami. Warzywa to doskonałe źródło witamin, błonnika, składników mineralnych oraz antyoksydantów. Dotychczasowo spożywane słodkie przekąski, jak również słone, są wysoce kaloryczne i mają mało wartości odżywczych, dlatego warto zastąpić je owocami i warzywami. Unikamy mięsa czerwonego na korzyść ryb, które zawierają bardzo dużo kwasów omega-3, jak również roślin strączkowych, czyli grochu, soi, soczewicy. Kwasy omega-3 odpowiadają za prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego, jak również nerwowego. Źródłem tych kwasów są tłuste ryby, siemię lniane, orzechy i olej z wiesiołka. Taki olej z wiesiołka łagodzi objawy takie jak napady gorąca. Kwas foliowy występuje w zielonych roślinach, jednak tych warzyw nie jemy aż tak dużo, żeby nasze zapotrzebowanie było wystarczające. Dlatego warto jest suplementować jego formę zmetylowaną. Kwas foliowy odpowiada za nie tylko pracę układu nerwowego, jak również regulację snu. Warto też wspomnieć o fitoestrogenach. Fitoestrogeny to związki naturalnie występujące roślinne. Głównie występują w soi, czyli w produktach takich jak napoje sojowe, tofu czy miso. Jednak stosowanie ich, sięganie po nich nie jest do końca jednoznaczne w celu właśnie złagodzenia objawów menopauzalnych. Tak naprawdę podsumowując, ważna jest bardzo rola zdrowego i rozsądnego żywienia, odpowiednie nawodnienie, jak również aktywność fizyczna.